dla mnie wniesienie tej uchwały pod obrady Rady Miejskiej jest bardzo dużym kłopotem. 8 lat współpracowałem z panem skarbnikiem na rzecz rozwoju naszego miasta, na rzecz korzystania z różnych środków zewnętrznych, nie tylko przez miasto, również przez umiejętności i przygotowanie. To jest czasami za mało, aby współpracować z ludźmi. Charakter skarbnika, nie tylko w Grudziądzu, w innych miastach również, z racji tej, że zasoby finansowe, jakie są do dyspozycji, są zawsze za małe, zawsze są jakieś konflikty. Były te konflikty, są i będą. Natomiast istotą sprawy jest umiejętność rozwiązywania tych konfliktów. Od dłuższego czasu gasiłem różnego rodzaju konflikty pomiędzy panem skarbnikiem, naczelnikami, pomiędzy panem skarbnikiem, a szefami jednostek podległych. Od kilku tygodni noszę się z zamiarem zwrócenia się do Wysokiej Rady o zmianę tej sytuacji. Dzisiaj apeluję o uszanowanie mojego wniosku, odwołanie pana skarbnika. Do tego czasu obowiązki, postaram się, aby konkurs ogłoszę. Nie mam dzisiaj kandydata. Ogłoszę konkurs na stanowisko skarbnika. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki skarbnika będzie pełniła pani naczelnik Liliana Kowalska. Mnie osobiście z wielkim zdziwieniem, dlatego że miasto w zakresie prowadzenia finansów jest prowadzone w dość sposób bardzo złożony. Oczywiście swój udział w tej kwestii, swój osobisty udział ma pan skarbnik, którego pan dzisiaj chce odwołać. Czasami mam wrażenie, że jest to ucieczka z tonącego statku. Chciałbym panu zadać pytanie, czy Titanic tonie już? Czy zanurza się i jak głęboko? Bo kierujemy dzisiaj takie obawy. Ta sytuacja odwołania dzisiaj skarbnika z przyczyn, jak pan uzasadnił, charakterologicznych jest bardzo, bardzo podejrzana. Na ten Titanic nie tonie oczywiście. Budżet miasta jest jawny, jest publikowany, natomiast tylko i wyłącznie, panie radny, żadnych innych podtekstów, niech pan sobie wyobrazi, tylko i wyłącznie umiejętność rozwiązywania konfliktów. To jest raczej tu zabrakło.